No i właśnie, wspominałam to już na samo zakończenie. Wspominałam o Abu Nuwasie, poecie z czasów Haruna al-Rashida i bohaterze niektórych, co bardziej sprośnych, fragmentów Księgi Tysiąca i Jednej Nocy, bo to jest znowu jakby taka ciekawa postać, tak? Generalnie rzecz biorąc, język arabski, podobno mówią znawcy, świetnie nadaje się do poezji, to znaczy bardzo łatwo wpada w taką melodię, tak, poetycką. To zresztą między innymi właśnie też ułatwiło Mahometowi na przykład właśnie przekazywanie tekstu Koranu. I ci Arabowie bardzo lubili podkreślać swoje pochodzenie od prawdziwych Beduinów, tak, tych wędrowców z pustyni, co to wiedli takie proste życie, właśnie w tych namiotach, tak, takie surowe, byli odważni, dzielni, bohaterscy, mieli szlachetne serca i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Tak? W związku z czym bardzo długo poezję arabską, świecką dominowały tak zwane kasydy, to znaczy właśnie takie wiersze stylizowane na tradycyjną poezję beduińską. Jest obóz, ognisko, wielbłądy, piękna dziewczyna, która nad tym ogniskiem się pochyla i to jakby lecą po prostu takie jedna w drugą właśnie według tego, tej samej sztancy. Siedzą sobie ci poeci w tych pałacach w Bagdadzie, już żadnego ogniska w życiu nie widzieli najprawdopodobniej, ale oczywiście piszą właśnie z upodobaniem o tym prostym życiu dawnych Beduinów, tak, bo to jest nasza tradycja. Bardzo są fajne te kasydy niekiedy. Mickiewicz na przykład tłumaczył, trudno powiedzieć z jakiego języka, ale napisał parę takich właśnie stylizowanych kasyd po polsku, właśnie też ulegając tej fantazji właśnie o dzielnym arabskim rycerzu, który na swoim rumaku właśnie przemierza tam bezkresne przestrzenie. Abu Nuwas jest jednym z tych poetów arabskich, którzy dość radykalnie zerwali z tą tradycją. On pisze o winie, przyjemnościach życia, zwracam uwagę, że o winie, tak? Też tym zakazem alkoholu też bywało różnie na tych różnych dworach. Również o miłości, to również o miłości do chłopców. Proszę? No tak, znaczy o miłości między mężczyznami. Wręcz nawet niektóre warianty jego życiorysu twierdzą, że to właśnie jego nieco zbyt już swawolne życie w pewnym momencie ściągnęło na niego niełaskę kalifa i doprowadziło go do więzienia. Natomiast rzeczywiście jakby większość życia spędza oddając się najróżniejszym przyjemnościom i radośnie te przyjemności opiewając, jeszcze właśnie pisząc bezczelnie, żeby się właśnie inni zajmowali ogniskiem, wielbłądem i prawda dziewczyną, a on będzie właśnie o winie, urokach właśnie życia i tak dalej i tym podobne. W związku z tym akurat ta poezja arabska, ona właśnie w bardzo ciekawy sposób, z kolei ona z jednej strony dokumentuje pewną taką konserwatywną nutę, tak, tej kultury arabskiej, właśnie to, tę fantazję o Beduinach, tak, tę fantazję o tym, że właśnie my, prawda, dzielni rycerze z pustyni, a z drugiej strony ona również w pewnym momencie dokonuje takiego zwrotu właśnie w tym okresie tego Złotego Wieku, dokonuje takiego zwrotu i zaczyna mówić o tym życiu, które już jakby naprawdę ci poeci znają, którego doświadczają. To oczywiście też pewnie nie bez znaczenia będzie wpływ poezji perskiej. Jakby poezja perska to jest jakby druga wielka tradycja poetycka właśnie w świecie islamu, która nawet w okresie się dominacji języka arabskiego, język perski zachowuje, jakby pozostaje ważnym językiem literackim Iranu, tak? To znaczy nawet właśnie w tym okresie właśnie kalifatu abbasyckiego pojawiają się, oprócz tego, że mamy tych tłumaczy, którzy operują różnymi językami, pojawiają się również twórcy, którzy piszą po persku, tak? I którzy używają języka perskiego jako języka literackiego. Właśnie w tym okresie powstaje najsłynniejszy perski epos Szachnamę, napisany właśnie językiem nowoperskim, przez niejakiego, zredagowany ostatecznie, dokończony przez niejakiego Ferdusiego, który jest jakąś taką próbą właśnie opowiedzenia na wpół legendarnej, na wpół mitycznej historii dawnego Iranu z wielkim bohaterem Rustamem. Do tej pory to jest epos, który jest do tej pory żywy w Iranie. Tak? To znaczy w Iranie, gdzie człowiek się nie ruszy tak naprawdę, to się natyka właśnie na jakieś aluzje do Szachnamy, albo na samo Szachnamę w najróżniejszych księgarniach, albo na ludzi, którzy je recytują, jego fragmenty i wyśpiewują przy najróżniejszych okazjach. Tak?
Więc i to jest właśnie postój, jakby był takim elementem takiego właśnie z kolei perskiego odrodzenia pod panowaniem arabskim. Tak, już jesteśmy muzułmanami, już się generalnie pogodziliśmy z tym arabskim panowaniem, ale jednak, prawda, pokażemy, co my mamy w naszej tradycji literackiej, poetyckiej. No właśnie, Turcy to potem wszystko przejmą na dodatek, no bo tak. Nie wiem, czy Turcy tak poza umiejętnościami wojennymi, w sensie literackiej kultury, wiele wnieśli do tego świata, ale na to właśnie jakby byli kolejnymi, którzy kontynuowali tą arabską tradycję tak wielkiej syntezy wszystkiego ze wszystkim. I w związku z tym właśnie Imperium Osmanów odziedziczy tą tradycję po arabskich kalifatach właśnie bycia patronem najróżniejszego rodzaju sztuk, nauk i właśnie patronem jakby takiej szeroko rozumianej tolerancji dla właśnie językowej, kulturowej różnorodności. XIX wiek wszystko znowu skomplikuje właśnie dlatego, że w XIX wieku wszyscy nawet zaczną odczuwać potrzebę odnalezienia swoich własnych, prawdziwych korzeni. Tak na przykład reforma języka tureckiego dokonana w XX wieku przez młodo Turków próbuje oczyścić język turecki z naleciałości arabskich i perskich. Tak, ten współczesny turecki w związku z tym ma się nijak do tureckiego, takiego jak mówiono rzeczywiście na obszarach Imperium Osmańskiego, jest w gruncie rzeczy sztucznie stworzonym językiem, tak, który właśnie miał być tym czystym, tak, pierwotnym językiem. To była taka wielka obsesja przełomu XIX na XX wiek. Powrót do korzeni, powrót do czystości. Tak? Podczas kiedy tak naprawdę właśnie mamy do czynienia z kulturą, która była, tak jak właśnie dzisiaj próbowałam pokazać, która była cała tak naprawdę jednym wielkim zmieszaniem, tak? I właśnie dzięki temu zmieszaniu kwitła. I właśnie dzięki tej swojej otwartości tak na wiele różnych języków była tak, jakby była i pasem transmisyjnym dla bardzo wielu idei, które właśnie przenosiła ze wschodu na zachód i z powrotem. I przechowała bardzo wiele rzeczy, które no właśnie zachodowi były niedostępne w średniowieczu, a które zachód odzyskiwał właśnie dzięki temu arabskojęzycznemu światu i jednocześnie rzeczywiście no też jakby ten świat arabski jest jednym z przykładów, jednym z tysięcy przykładów na to, tak? Jak bardzo właśnie płodne cywilizacyjnie są te tygle kulturowe, wszystkie takie. Nauczenie się historii, ja współczuję ludziom, którzy na arabistyce muszą zdawać egzaminy z historii tego świata, bo to, co ja wam teraz przedstawiłam, to jest oczywiście wersja skrajnie uproszczona, tak? Niezwykle skomplikowanej historii politycznej, gdzie po prostu właśnie co chwila coś się rozpada, ktoś przychodzi, gdzieś pojawia się jakaś nowa siła, która bruździ, a potem przestaje bruździć i tak dalej, i tak dalej. A jednocześnie właśnie dzięki temu no, rzeczywiście jakiś rodzaj wspólnoty zupełnie nowej na tym terenie środkowego Bliskiego Wschodu powstał. I może jeszcze ostatnie słowo a propos właśnie tego, dlaczego też ten islam był taki atrakcyjny w okresie podboju arabskiego, bo o tym zapomniałam powiedzieć, a to może warto, na to może warto zwrócić uwagę. Otóż on ma w sobie i miewał w sobie bardzo wyraźnie ten taki charakterystyczny rys, który potrafią miewać w sobie niekiedy właśnie religie monoteistyczne, to znaczy taki rys równościowy. W ummie, we wspólnocie wszyscy jesteśmy równi. Oczywiście w praktyce, prawda, szukamy, jakby ludzie budują różnego rodzaju hierarchie, ale zasadniczo ta wspólnota zakładała, że podstawową relacją jest relacja człowieka z Bogiem, tak, który jest najwyższym panem i w związku z tym jakby takie myślenie wypłaszcza trochę te różne relacje między różnymi grupami ludzi. Już nie ma, teoretycznie przynajmniej, tak, nie ma już takich wyraźnych, nie wiem, wewnętrznych hierarchicznych podziałów. Osobną kwestią, dużo bardziej złożoną, jest oczywiście kwestia pozycji kobiet, ale to już niestety nie dzisiaj, bo już na razie czas się skończył. Tu są przynajmniej dwie różne szkoły interpretacyjne. Okej, to dziękuję.